Dzień dobry, szalone ludziki. Siema. Wiem, głupie przywitanie. Słuchajcie, z racji, że YouTube mi uciął zasięgi, to please zostawcie łapę w górę. I komentarz jakiś, napiszcie... napiszcie komentarz, YouTube nie ucinaj zasięgów. Tylko tyle, lecimy. Dobra, mam Brena. Kurde, jaki ekwipunek. Zaraz od bunkra. Bo przypominam, że chyba jedną z ostatnich misji robimy, jeżeli nie ostatnią w ogóle. Więc... tak jest, ustaw się na środku. Jak Dozo w Warzone. Więc bardzo możliwe, że dzisiaj w ogóle skończymy tę kampanię. I będziemy mieli do pogadania na temat tej kampanii, bo już mnie na streamach pytali ludzie, co uważam o kampanii. No i kurde, już się tam na streamach wypowiadałem. Swoją drogą, jeżeli nie byłeś na streamach, to nigdy i nie wiesz, może, że są streamy codziennie. Przez listopad to myślę, że od jakiejś 12, może nawet wcześniej, będą streamy do 20, z racji tego, że chcę wbić ten ostatni kamuflaż w Vanguardzie przed integracją z Warzone'em, więc... a nie mogę kucnąć nawet, fajnie. Nie no, ekstra, to dobrze, że mam wybór, żeby się schować czy cokolwiek. Muszę stać, nie? Muszę dostać pałę. Pałę? Bani. Pałą po bani. No, ale... także wbijajcie na streamę. No. Kozak. Fajnie, że od tego momentu zaczynam. Dobra, ale teraz się skupiam. Już nie będzie takiego pierdzielenia. Więc, kurde, lecimy. Ale naprawdę, kucałem tam i nie mogłem kucnąć, więc nie wiem, czy to dlatego, że nie kucaniem, tylko na przykład powinienem to zrobić kładąc się. Ale szczerze trochę mnie to zaniepokoiło, bo jeżeli ta misja tak wygląda, że muszę koniecznie stać odsłonięty, to może być nieciekawie. A, dialogi mam jeszcze wyłączone, wybaczcie, bo strasznie dialogi są wkurzające w multiplayerze. Jak grałem taką jedną operatorką, to się non-stop darła i miałem już trochę dość. Ta, no nie mogę się położyć, ani nic. Teraz to mnie w ogóle nie trafili, więc beka. Ta, no jakby nic nie mogę zrobić, nie? Muszę stać i liczyć na to, że mnie nie ustrzelą. Nie, no fajnie. Fajna taka gra. Tak bym powiedział. O, okej, to już. O! A, dobra. Myślałem, że to Niemcze. Dawaj ammo. O kurde. Ale go ustrzeliłem tym granatem. Ja pierdzielę. Normalnie jak wszyscy, którzy grają na hardkorze. Tylko granaty rzucają. Już? Nara. Alright. Dawaj ammo. Ciężko się strzela z tego Brena, nie będę mówił, że nie. Mam cały czas ochotę powiedzieć Bruena. On nawet podobny do Bruena nie jest. Bo jeżeli chodzi o ten magazynek, to on jest koszmarny, szczerze mówiąc. On tak zasłania. O kurde, stąd? Halo, teammate'i moi, może? Coś, ten tego, nie? Pierdziele, nie wychylam, dopóki się nie uleczę. Bo dupie was mam. Już? Wow, zabili ich? Jak do tego doszło? Nara. Siła współpracy. Bo chyba kliknąłem 4 i do tego. Oko. Okej. O, siema. A nie granat. Okej, I guess. Where to now? Okej. Wy się nie śpieszycie, spoko. Nie ma problemu. O, Freisinger zapakowany w pudełka. Nice. Tak? O to chodzi? Okej. No nie będzie. Ciekaw jestem, czy to będzie ostatnia misja, czy będzie jeszcze coś. Alright. Berlin. O, koledzy. Chyba mam pełne wyposażenie. Czemu ty stoisz po tej stronie? Okej, I guess. No dobra. Przepraszam, że wyszedłem i że... Czemu chłop... Dobra, nieważne. On chyba za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić, dlatego tak. Nie wiem, od kogo dostałem tam, jak stałem za samochodem. Znaczy, tu nasz czołg nie jechał przed sekundą. Dobra, czej. Spokojnie. Jak na wojnie. Cześć, Eskel. Możecie przywitać Eskela w komentarzach. Jakby co. A, no okej. Boże, jaki piękny kot. A, bo wy go nie widzicie. No tak, kółko, zapomniałem. Na streamach to jestem przyzwyczajony, że jak Eskel tu wchodzi, to wszyscy go widzą. Ale jest, zobacz, Eskel, pokaż się ładnie do kamery. Tylko czekaj, no już nie zdążyłem. Dobra, co ja robię, nie? Ale Eskel, nie? Zobaczcie, chodź tu. Dobra, nie chcesz, to nie. Chłopie, albo w jedną, albo w drugą. Zastanawia się. Chodź, kocie, pięknie. Pokażemy cię do kamery. Gdzie istnieje naprawdę. Jest naburmuszony jak zwykle. Musisz uciekać, kocie. Bo tak to nie będzie gry w ogóle. Ja pierdzielę. No, ten Bren to zasłania połowę wszystkiego w ogóle. Nawalajcie do niego, w dupie was mam. Wy to możecie zaginąć. Noż, kurde. No nie, no fajnie, typie, fajnie. Zarąbiście, powiem ci. Przeładowanie tego Brena też półgodzinne. Okej, chciałem odrzucić, ale oczywiście się nie da. Ja muszę zmienić tego Brena, bo z niego się fatalnie szczela. Okej. A nie, no pewnie wbiegł chłop, 3 kulki daje i się bano, nie? Kurde, weteran. No i spoko, no i dobra, kto pytał. Może stąd chociaż. No znowu. Co chłop ma cela, no? Już nie, bo nie żyje. Poza tym był botem, więc... MP40. Ja mam już MP40. Nie rozumiem, dlaczego czasami te skrzynki każą przytrzymać, czasami kliknąć. I tak, wiecie, podchodzę, trzymam, się okazało, że za wcześnie, o, teraz muszę przytrzymać. Jakby nie można było po prostu kliknąć, co to za problem? Siema, Polina, sorry za headshota. granaty, sranata. To nasi? Okej. Okay. Czemu ty przebiegasz, kurna, przez typa i... Ci mnie jeszcze blokują. Tutaj zginął. By było niedobrze, bo jeszcze ani razu nie zginąłem, więc... wiecie, weteran. Bez śmierci. Jaka animacja dobra. Wait, Lucas, you're with me. Polina? Wow. Czy to oznacza, że będziemy grali Poliną teraz? Zgadza się. Okej. Okay. Niechaj będzie. Oczyść podwórze. No i kozak. O, pepeszka. Przyda się. Halo. Wow. Wow. Co tu się stało? Halo, cheaty mi zadziałały do Warzone'a. Pewnie jakaś aktualizacja weszła. I przerzuciło myszka. Chyba typy. Wiecie co? W lipie was mam. Powiem wam szczerze. Da się tędy przejść? Jakoś na prawo, czy nie bardzo? Nie, nie bardzo. Okej. Okay. Nic z tego nie będzie. A nie, no jasne, okej. Okay. No i spoko. No już się patrzą na mnie. Nie, oni wiedzą. Pewnie, no oni wiedzą po prostu. Nie, idę na kucaka. Jasne. No. No. Daj mi ammo. No, czemu ty wiesz o mnie non-stop? Co jest? O co tu chodzi na litu? Ten jeszcze tam... Dostał po łbie granatem. O nie! Co? On tam na prawo poleciał. Ja pierdzielę. I to jest właśnie momentami ta kampania, nie? Że te... Ej, no co jest? To w tym miejscu mnie tak baguje. 360. Dobra, wiecie co? W dupie was mam. Jak macie mnie zaatakować tak czy siak, to wolę to zrobić na moich warunkach. A nie, kurde, jak mnie złapiecie, jak będę otoczony przez wszystkich. Okej. Okay. Czy mogę zmienić na MP40 albo STG? Tu MP40 chyba gdzieś widziałem. Bo ta PPS jest koszmarna w użyciu, jeżeli mam być szczery. Jest do bani. Kampanii przynajmniej. No dobra. Elo. 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 Tam jest KM. Elo. Halo? 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 A jakiś snajper tam był. Tylko nie wiem gdzie dokładnie. Czy mi się wydawało, że tam snajper był? Bo wydawało. Coś... Kurde. Nie, jest snajper, okej. Okay. O, oznaczeni? Tak fajnie. Jak skoczył! Ale cancel slajda nie zrobił. Nie wiem, czy go trafiłem? Nie trafiłem. Już? Tak szybko? A mogę ci w zbiornik strzelić? Bo to powinno najwięcej zrobić, tak zupełnie szczerze. Rozumiem, nie przejmujesz się tym. Okej. Okay. O. Okej, I guess. Zmienić wyposażenie, dobra, kozak. Dobra, gitara. Tylko że one są po drugiej stronie, dobra, dobra, nie ma problemu. Na luzie. A, ten się rusza. A, gra! Gra! Nie, czemu ja mam... To czwórkę sobie kliknąłem. A? No, przez przypadek czwórkę nacisnąłem. Nie, jaka panika. Podobało mi się to. Nie, spokojnie, spokojnie. Dobra, i tam jest ostatni. Luwina, nie widzisz mnie? Of course, że nie. Elo. O, od razu wybuch. Okej, I guess. Nie ma nic przeciwko. Daj mi to. Kozak. Zniszcz barykadę. O, okej. Trochę głupi pomysł coś takiego zrobić rzeczywiście, bo to granat wystarczy i eluwina. I'll make this quick. Może by się skupić. Nie! Dlaczego? Najgorsza umiejętność ever. No, autentycznie. Znaczy no... Gitara, że jest w kampanii, I guess, nie? Niech se będzie. Beka z niej. Ale... No nie, granat. Ale jakby... No nie widzę powodu, dla którego to jest dobry pomysł, nie? Tak szczerze zupełnie. Kara daj mi daj. A, tylko że bez lunety żadnej. No dobra, niech będzie. Co jest? A oni sobie przeszli obok Poliny. No i dobra, no i kozak. Jaki problem? Kurde. Patrzcie się na ryj, typy. Jezus. O Jezus. O, nie wierzę. Ale bzdura. Nie, to jakby decyzja podjęta o tej umiejętności jest co najmniej kontrowersyjna. No, Polinka, sorry mordo. Już nie wiem momentami kto jest kim, bo tak biegacie. W sensie... Niemcy tak biegają, gdzie chcą, tak de facto. Wow. O, że ja to przeżyłem. Farcik, I guess. Dobra, poczytujmy trochę. Ten jest za murkiem schowany, tego nie zabijemy, chyba że wyjdzie elegancko. Nie naceluję. Ja ammo wezmę. Kozak. Naprawdę. Przy szturmie zdecydowali się na coś takiego. Szturmy były właśnie fajne dlatego, że były w spowolnionym tempie i można było samemu coś takiego zrobić. Było to satysfakcjonujące, że można sobie głowy po prostu poklikać w 5 przeciwników. Dobra. No dobra, no. Nie chcę Brena, kurde. Wywalcie mi tego Brena. Nie ma szans. Dawać mi STG. I kara poproszę. I będzie git. Jest. Znowu będzie sekcja lataniem samolotu. Nie mogę wejść tutaj? Kozak. Aha, snajper. Mhm. Rozumiem. Nie ma problemu. Był szturmowy snajper. Okej. I guess. No i przez dym, jelo. No termowizję ma, no co, no. Termowizję ma. Ja niepoważnie nie rozumiem, dlaczego oni wbiegają. Jeszcze nie zginął od kara. O co tu chodzi? Aha, bo ten Jagermord jest... Ale czemu on... Czemu on w kostiumie takim biega? Myślę, że to snajper. No dobra, no okej. No. No niech będzie, okej. Szturmowy Jagermord. No dobra, okej. Tutaj był kar z teleskopowym gdzieś. Dobra, nieważne. Nieważne. Walić tego kara z teleskopowym. Jest. Jest, runway, jest. No alarm mam nagle. Co jest? No ale co mnie zabija do cholery, no? Chłop przez... No, ja pierdzielę. Dobra, okej, no dobra. Nie mam pojęcia, co on zrobić w takim razie. Może nie czekajcie, tylko walcie, kurde, do kogokolwiek. Wciąż mamy snajpera. Dobrze, że my nie mamy snajpera. Znaczy, szkoda, że my nie mamy snajpera, który może by się mógł tym zająć. No tak, Einhorn, kurde, 20 metrów, nie ma problemu, zabija na raz. Mhm, super. Tam chyba jest ten kar z teleskopowym. No, dokładnie. Boję wychylać, bo zaraz jakiś jeden się okaże, że został. Zabije na hita, kurde. Sorry. Ale to nie była śmierć, więc wszystko ok. Nadal zero śmierci. Gituwa. No pewnie. Oponki mu przestrzeliłem. wybuch. Ruszaj się szybciej. Sprint jest za wolny. Okej. Okay. Ten chłop miał naprawdę świetny pomysł, nie chcę nic mówić. No dobra, będę biegł na ślepo, proszę bardzo, jak tego ode mnie wymagasz, nie ma problemu. Nie wiem, czy to strzelanie w opony ma jakikolwiek sens, podejrzewam, że nie. No, czy mogę? Patrz, biegnę przed siebie cały czas. Mam wszystko w dupie. Mało życia? Nic mnie to nie obchodzi, kurde. Biegnę przed siebie. Ma to sens. Mogę go postrzelić? Nie, nie będę strzelał, bo zaraz go zabiję strzałem w nogę. Okej, okay. Chciałem to zrobić wcześniej, ale się bałem, bo gra by mnie ukarała za to. My bad. Zresztą nawet broni nie miałem wyjętej, więc nie wiem, czym go miałbym zaatakować słowami. Biegnę przed siebie, wszystko mam w dupie, strzelajcie do mnie, jasne, mam to gdzieś, I don't care. A no tak, teleportuje się do niego. No tak. Co za bzdura. Dobra. Okej. Shoot him or bring him. I'm starting this plane. He'll never talk. Get up! Your nations will make sure I'm well taken care of. As payment for my cooperation. A peaceful new beginning. Life of American luxury. Might suit me. Perhaps I might even start a new family. Not for you. There is no starting over. This is your new beginning. Fascistkaya Svenya. Do you even know who I am? A mogę nie? No bo chyba o to chodzi, nie? Ale no tak. Nie mamy wyboru. Let's get out of here. How are we looking out there? It's gonna be dicey. Just how I like it. Hey, we're back in business. That's it. Let's take a look. The Cape Verde Islands, the Bahamas, Argentina? Even Antarctica. Christ. These bastards have been plotting covert operations all over the world. Right under our noses. Ayla, give this a gander. Here we go! We hit the bloody jackpot. Come on, dig in. How about this? Project Nova. I can beat it. Project Ether. Reviving the dead. Does anyone want some Nazi gold? Looks like we're going to be busy. Keep going. Open them all. Tak wspominałem o tych zombie, że może by się to jakoś łączyło, ale potem od razu się wygadałem z tego, nie, że są już celowniki kolimatorowe, których nie powinno być, więc zombie raczej też nie. No dobra, no, czyli skończyliśmy kampanię. Znaczy, kurde, nawet ciężko, wiecie, bo na początku zapowiadało... Inaczej, jeszcze inaczej. Zacznijmy od tego, że każda kampania drugowojenna ma stałe punkty, jeżeli jest wykonana przez Amerykańców, jeszcze AAA Studio, czyli D-Day, Normandia, El Alamein czasami się pojawia, albo też chyba zawsze, Stalingrad i tak dalej, i tak dalej. I mówiłem to już na streamie, ale wydaje mi się, że tyle razy już byli zrugani za to, że cały czas robią tą samą kampanię o II wojnie światowej, że postanowili jej nie robić. I teraz mieli dwa wybory. Albo jakieś niszowe historie odkryć, pokazać, bo takich historii jest multum, jestem pewien. Są biliony różnych ciekawych walk, sytuacji, chociażby Finlandia, chociażby klasztor benedyktynów z mema, gdzie niedźwiedź ładował pociski do moździerza. Jakby jestem pewien, że jeżeli chciałoby się zrobić porządną kampanię o II wojnie światowej, można by było zrobić ich setki. Nie wiem, nawet jeżeli, bo oczywiście jako Polacy tam gdzieś dążymy do tych polskich sytuacji, więc chociażby to Monako, chociażby, nie wiem, powstanie warszawskie, żeby pokazać, że do, jednak się działo coś innego w tej wojnie, aniżeli Pacyfik i nie wiem, bombardowanie Japońców, nie? To rozumiem, dlaczego nie chcieli robić kolejny raz Stalingradu, natarcia na Stalingrad, obrony Stalingradu, bo to było setki razy już i to by było po prostu znowu kolejny raz nudne, ale zdecydowali się na najgorsze, co mogli zrobić, czyli wypuszczenie sztampowych misji dookoła tych wielkich wydarzeń i te misje jakby... Szczerze, według mnie były nie dość, że sztampowe, to jeszcze zupełnie beznamiętne. Na początku byłem zajarany, bo kurde, coś tam nowego, nie? Jakieś historie, poznamy bliżej nasz oddział, będzie to ciekawe, zwiążemy się z tymi charakterami, poznamy ich bliżej. Nie. No ja takiego połączenia nie czuję emocjonalnego z żadną z tych postaci, bo jakby może ta kampania była za krótka, może było za mało tych momentów takich emocjonujących, ciekawych. I może dlatego te postacie są dla mnie zupełnie obojętne. Ale kolejna sprawa, znaczy to cały czas wracam do tych misji, bo były po prostu sztampowe, były nudne. No i tyle. No jakby kampania... Też pamiętam, że przy becie mówiłem, że przy multiplayerze, jeżeli chodzi o celowniki kolimatorowe i te wszystkie różne dodatki na broniach, to myślę, że nie ma się coś spinać, no bo to jest multiplayer. Jak będzie to w kampanii, to można walić kampanię po ryjach za to. No i chyba trzeba uderzyć, bo Znaczy okej, no jakby nigdy nie powiedzieli, że to będzie turbo realistyczne i tak dalej, nie? Ale jakby nie ma w tej kampanii nic dobrego tak naprawdę. Sztuczna inteligencja, tak jak wielokrotnie można było zobaczyć, posysa. Jest to już, weteran to jest sztuczny poziom trudności, gdzie ledwo co wychylisz głowę z osłony, dostajesz głowę i tyle, i cię nie ma. Albo czekasz 10 sekund, aż odnowi się zdrowie. Jakby ten problem jest akurat w każdej kampanii, która była do tej pory. Na tym najwyższym poziomie trudności to zawsze tak wyglądało, więc no to jest po prostu problem tych kampanii. No nie, no kampania słabiutka moim zdaniem, takie 4 na 10 nawet bym powiedział, takie naprawdę 4 na 10. W sensie spróbowali coś nowego, zupełnie im to nie wyszło, jakby równie dobrze, to nie musiała być II wojna światowa, nie? To mogło być cokolwiek innego. Cokolwiek innego. I chyba byłoby lepiej, bo nawet jeszcze lepiej by było, gdyby się już po raz 150, ale zdecydowali na te wszystkie D-Daye i tak dalej, i tak dalej. Żeby to znowu były te same misje, tylko trochę inaczej zrobione. Jakby chyba wolałbym już te misje, takie wiecie, patetyczne, z jakimiś wydarzeniami, że tu ludzie umierają, coś tam, kurde, jakieś emocje się z tym wiążą, jakiś wiecie, taki terror czuć. A tutaj to były misje na zasadzie, dobra, 2 tam przechodzi przez, czy tam 3 osoby przez całą bazę i tam porzucajcie bomby, wysadźcie jakieś rakiety, no super jesteście. No nie, nie, nie. Jestem bardzo mocno zawiedziony tą kampanią, szczerze mówiąc. No ale nic, bywa. Napiszcie, co wy sądzicie o tej kampanii. Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobała. Jeżeli się nie podobała, to też zostawcie, bo oceniacie film, nie kampanię. Łapkami w górę i w dół. Jeżeli wam się film nie podobał, bo jestem na przykład gruby, to możecie zostawić łapkę w górę, ale nie róbcie tego, please. Dobra, słuchajcie. Widzimy się w takim razie na streamach, na kolejnych odcinkach gdzieś tam w przyszłości. Trzymajcie się. I dozo.